W pierwszym filmiku z tej serii, gdy zaczynaliśmy mówić o stanach skupienia i przemianach fazowych, narysowaliśmy sobie taki oto wykres, przykładowo dla wody i jak mam nadzieję pamiętasz, on mówi nam, co się dzieje z temperaturą wody w miarę jak dostarczamy do niej ciepło. I przypomnę, że jeśli zaczniemy tutaj od jakiejś niskiej temperatury, na przykład minus 10 stopni Celsjusza, od temperatury, w której mamy wodę w stanie stałym, czyli lód, i będziemy dostarczać ciepło, to cząstki związane przez wiązania wodorowe w takiej strukturze sieci będą coraz silniej wibrować i ich średnia energia kinetyczna będzie się zwiększać, bo temperatura to jest tak naprawdę średnia energia kinetyczna, no jest to wielkość proporcjonalna do średniej energii kinetycznej. Więc tutaj na tym odcinku średnia energia kinetyczna cząsteczek wody w lodzie będzie się zwiększać, będą coraz silniej wibrować, aż do punktu topnienia lodu. I tutaj dalej, na tym odcinku, gdy dalej dostarczamy ciepło, to energia kinetyczna cząsteczek już się nie zwiększa, natomiast zwiększa się ich energia potencjalna. To znaczy następuje zerwanie wiązań wodorowych i cząsteczki, chociaż chcą być blisko siebie wskutek przyciągania elektrostatycznego, to mają z otoczenia dostarczoną właśnie energię na to, żeby się od siebie oddalić i właśnie rośnie ich energia potencjalna względem siebie. To znaczy, że gdyby cząstki na siebie spadły jedna na drugą, to potencjalnie mogłyby wykonać jakąś pracę. Energia potencjalna jest zwiększana tak długo, aż zerwane zostaną wszystkie wiązania wodorowe i cały lód się stopi. Tutaj w tym punkcie już mamy ciekłą wodę i dalej ciecz jest podgrzewana. Temperatura rośnie, czyli średnia energia kinetyczna cząstek znowu rośnie, aż do temperatury 100 stopni Celsjusza. Znowu energia potencjalna cząsteczek względem siebie jest zwiększana tak długo, aż cała ciecz przejdzie w stan gazowy, w stan pary wodnej, a po czym parę wodną możemy już tylko podgrzewać. Teraz pewnie sobie myślisz, no dobrze, to wszystko już wiem z poprzedniego filmiku i mam już wyrobioną jakąś intuicję na temat stanu skupienia i przemian fazowych, ale teraz chcę rozwiązać może jakiś bardziej konkretny przykład. Jakiś bardziej konkretny problem i dowiedzieć się, ile tak naprawdę ciepła, nie wiem, w dżulach na przykład jest potrzebne do przejścia, powiedzmy, od lodu mającego temperaturę minus 10 stopni Celsjusza do pary wodnej mającej temperaturę, powiedzmy, 110 stopni Celsjusza. Tak, i właśnie teraz rozwiążemy sobie taki przykład. Dowiemy się, ile tak naprawdę ciepła trzeba dostarczyć, żeby się przedostać z tego punktu do tego punktu. I żeby rozwiązać taki problem, potrzebujemy konkretnych danych, które wypisałam sobie trochę wcześniej, żeby oszczędzić czas. I czego potrzebujemy? Po pierwsze, załóżmy, że ten wykres jest zrobiony dla 1 grama wody i wówczas pierwszą ważną wielkością jest ciepło topnienia, wyrażone w dżulach na gram i mówi nam ono, że do stopienia 1 grama lodu potrzebujemy 333,55 dżula. Tak, czyli jeśli ten rysunek jest dla 1 grama wody, to tutaj, stąd dotąd, mamy dokładnie 333,55 dżula. Dalej, kolejna wielkość to jest ciepło parowania. Rysunek niestety jest trochę nie w skali narysowany, ale jest to tylko taki szkic. I ciepło parowania, jeśli rysunek jest dla 1 grama wody, mamy tutaj. Ciepło parowania wynosi 2257 dżuli na gram, czyli do odparowania 1 grama ciekłej wody potrzebujemy 2257 dżuli ciepła. No oczywiście tutaj zarówno w przypadku ciepła topnienia, jak i ciepła parowania, jeśli pomnożymy tę wielkość razy dowolną ilość gramów, razy dowolną ilość wody wyrażoną w gramach, to otrzymamy w dżulach odpowiedni wynik. Dobrze, czyli jeśli to jest dla 1 grama wody, to tutaj będziemy mieć 2257 dżuli. I teraz mamy jeszcze trochę innego typu wielkości, mianowicie ciepło właściwe wody, znajdującej się w różnych stanach skupienia. Jest ono wyrażone w dżulach na gram razy Kelvin i mówi nam ono o tym, ile ciepła w dżulach musimy dostarczyć, żeby 1 gram substancji ogrzał się o 1 Kelvin albo o 1 stopień Celsjusza, bo tutaj jeśli mówimy o różnicach temperatury, to nie ma znaczenia, czy używamy skali Kelvina czy Celsjusza. Więc w przypadku wody w stanie stałym, czyli w przypadku lodu, ciepło właściwe wynosi 2,05 dżula na
gram razy Kelvin, a to oznacza, że żeby tutaj 1 gram ogrzać o 1 stopień Celsjusza, czy też o 1 Kelvin, żeby tutaj mieć minus 9 stopni Celsjusza, no to musimy dostarczyć 2,5 joula. Tak, tutaj trochę już nie mam miejsca, żeby to wyraźnie narysować, ale mam nadzieję, że to, co chcę powiedzieć, jest mimo wszystko zrozumiałe. Z kolei dla wody w stanie ciekłym ciepło właściwe wynosi 4,178 joula na gram razy Kelvin, to znaczy, że żeby ogrzać 1 gram wody o 1 Kelvin, czy też o 1 stopień Celsjusza, czyli żeby na przykład tutaj mieć, no nie wiem, gdzieś tutaj po środku zaznaczymy tutaj różnica, niech tutaj będzie różnica 1 stopień Celsjusza, to tu będzie, no już mi się nie zmieści, nie będę pisać, albo dobrze, napiszę tu na górze. I w przypadku wody w stanie gazowym, czyli w przypadku pary wodnej, mamy ciepło właściwe równe 1,89 joula na gram razy Kelvin, czyli dla ogrzania 1 grama pary wodnej o 1 Kelvin albo 1 stopień Celsjusza, innymi słowy, musimy dostarczyć dokładnie 1,89 joula energii. Czyli powiedzmy, żeby tutaj mieć 111 stopni Celsjusza, to tutaj musi być 1,89 joula. Czyli innymi słowy, ciepło topnienia bądź ciepło parowania mówi nam po prostu, jaką długość mają te odcinki poziome, natomiast ciepło właściwe mówi nam o nachyleniu tych odcinków, gdzie temperatura rośnie. Dobrze, wróćmy teraz do naszego przykładu. Jest następujący. Mamy 200 gramów lodu w temperaturze równej minus 10 stopni Celsjusza i chcemy uzyskać z tego lodu parę wodną o temperaturze 110 stopni Celsjusza. I chcemy wiedzieć, ile ciepła musimy dostarczyć. Czyli chcemy przejść od tego punktu do tego punktu, kolejno podgrzewając lód, topiąc go, podgrzewając ciekłą wodę, odparowując ją i podgrzewając parę wodną, tylko że dla 200 gramów, a nie dla 1 grama. No i dobrze, i teraz będziemy liczyć kolejno, ile ciepła musimy dostarczyć w poszczególnych etapach. Pierwszy etap, czyli podgrzewanie lodu od minus 10 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza, czyli do temperatury topnienia, wymaga od nas dostarczenia następującej ilości ciepła. Otóż tak, mamy ciepło właściwe 2,5 joula na gram razy Kelvin. To wszystko musimy pomnożyć razy 200 gramów, bo tyle mamy naszej substancji, i jeszcze razy 10 Kelvinów, bo taką różnicę temperatur chcemy uzyskać. Różnica temperatur to jest 0 stopni Celsjusza minus minus 10 stopni Celsjusza, czyli 10 stopni Celsjusza, ale ponieważ jest to różnica temperatur, to możemy ją zapisać również w kelwinach, czyli razy 10 kelwinów. Tutaj jednostki oczywiście się zgadzają, gramy się skracają z gramami, kelwiny z kelwinami. Tak, joule przez gramy razy kelwiny, razy gramy razy kelwiny, to wychodzą joule. Tak, nie będziemy już tego rachunku jednostek powtarzać. No a nasze ciepło to będzie 2,5 razy 200 i razy 10. To jest 4100 joule. Dobrze, drugi etap polega na stopieniu lodu, czyli lód przechodzi w stan ciekły w temperaturze 0 stopni. I to będzie ciepło topnienia lodu, czyli 333,55 joula na gram razy 200 gramów. No tutaj znowu jednostki się zgadzają. Gramy z gramami się skracają, pozostają nam joule. Tak, joule na gram razy gramy to są joule. Tego rachunku też już nie będziemy powtarzali drugi raz. A ciepło potrzebne na stopienie naszej porcji lodu to jest 333,55 razy 200. To jest 66710 joule. 66710 joule. Czyli przeszliśmy już ten odcinek i ten odcinek. Teraz kolejny polega na podgrzewaniu wody i teraz różnica temperatur jest duża, bo podgrzewamy od 0 stopni do 100 stopni Celsjusza, czyli mamy tak, ciecz, podgrzewamy od 0 stopni Celsjusza do 100 stopni Celsjusza, czyli różnica temperatur to jest 100 stopni Celsjusza, czyli 100 kelwinów, bo dla różnicy temperatur to nie ma znaczenia, czy mówimy w Celsjuszach, czy w kelwinach. I teraz policzmy sobie ciepło potrzebne na podgrzanie naszej ciekłej wody. Otóż mamy tak, ciepło właściwe równe 4,178 tysięcznych joula na gram
razy Kelvin razy 200 gramów i razy 100 Kelvinów. Ile to się równa? Tutaj jednostki się zgadzają, wiemy, że wyjdzie w dżulach, bo już raz wykonywaliśmy ten rachunek, tak? Gramy z gramami, kelwiny z kelwinami skracają się i możemy policzyć, ile to ciepło wynosi. Otóż tak, 4,178 tysięcznych razy 200 i razy 100 są 83 560 dżuli. Mi się nie zmieści tutaj. 83 560 dżuli. Może czwarty odcinek, jaki mamy do przejścia, to jest ten, czyli odparowanie cieczy. I ciepło potrzebne do dokonania tego to jest tak. Ciepło parowania, czyli 2257 dżuli na gram razy 200 gramów. Ile to będzie? Tutaj wynik w dżulach, tak, bo gramy z gramami się skracają. I policzymy, ile to wynosi. 2257 razy 200. 451 400 dżuli. Czyli jesteśmy już tutaj i zostaje nam tylko podgrzanie pary wodnej od 100 do 110 stopni Celsjusza, czyli gaz podgrzewamy od 100 stopni Celsjusza do 110 stopni Celsjusza. Różnica temperatur to jest 10 stopni Celsjusza i liczymy, ile to będzie. Ciepło właściwe to jest 1,89 dżula na gram razy Kelvin razy 200 gramów i razy 10 kelwinów. To się równa. Znowu wszystko jest dobrze, wynik będzie w dżulach. Mamy tak, gramy i gramy, kelwiny i kelwiny. 1,89 razy 200 i razy 10. 3780 dżuli. 3780 dżuli, czyli wiemy, ile energii potrzeba, ile ciepła trzeba dostarczyć na przejście każdego z tych fragmentów, a teraz podsumujmy sobie, ile, jakie jest całkowite ciepło, którego musimy dostarczyć. Zaraz sobie pododajemy. Mamy tak, nasze 3780, dodać 451 400, dodać 83 560, dodać 66 710 i dodać 4100. To jest 609 550 dżuli. 609 550 dżuli, czyli 609,55 kilojuli. No się wydaje, że to jest ogromna liczba, jednak dżul nie jest wcale taką wielką jednostką energii, jak się okazuje, gdyż no możemy nawet zrobić takie doświadczenie, że weźmiemy z zamrażarki taką bryłkę 200-gramową lodu, włożymy ją do garnka, postawimy na gazie i po nie tak długim czasie nasz lód się stopi, po czym nasza ciekła woda ogrzeje się do temperatury wrzenia i po nie tak znowu długim czasie, jeśli zapomnimy o całym doświadczeniu i pójdziemy do drugiego pokoju czytać książkę, to poczujemy zapach spalonego garnka, gdyż cała nasza woda się wygotuje. A potem para wodna rozleci nam się po całym pokoju i już nie będziemy kontrolować jej temperatury. No, ale widzimy tutaj, że ten ostatni etap, to podgrzewanie pary wodnej o te 10 stopni, to stanowi bardzo niewielki ułamek całkowitego wyniku. Więc nawet pomijając ten ostatni odcinek, możemy się przekonać łatwo, że dostarczenie takiej energii w warunkach domowych nie nastręcza żadnych trudności.